Niezłe proroctwo. Szakira w Gdańsku i na plaży w Juracie to sensacja równa piłkarskiej, a dla niektórych większa niż wynik meczu Hiszpania-Włochy. Hiszpanie liczyli chyba na więcej niż remis i jak żartują złośliwi, na pocieszenie przyjechały żony i dziewczyny. Mogą ich odwiedzać raz na 4 dni, co również reguluje UEFA. I o tej przepięknej stronie piłki Jan Błaszkowski. Już tu jest, już pozdrawia swoich fanów. Shakira, gwiazda show biznesu i obiekt westchnień, gwiazdy hiszpańskiej reprezentacji. Oraz każdego prawdziwego hiszpańskiego maczu. Shakira to wystrzałowa dziewczyna, jest urocza, kocha Hiszpanię, kocha naszą drużynę, kocha naszych piłkarzy, a szczególnie jednego z nich. Kolumbijska piosenkarka znana z gorących południowych rytmów. Po meczu Hiszpanów z Włochami przyjechała do hotelu Gdańsk, gdzie bawiła się z piłkarzami mistrzów świata i Europy. Absolutnie bez gwiazdorskich występów. Tak samo osoba ciepła, otwarta, jak najlepsze wrażenie. Bardzo potrzebna zespołowi. Shakira to tajna broń Hiszpanów. Pojawiła się w momencie, gdy sami piłkarze zaczęli narzekać, że jedyną atrakcją centrum treningowego na wsi jest jego egzotyka. Słyszałem, że w tej miejscowości wszyscy mówią po kaszubsku. Impreza w Gdańsku trwała do białego rana, ale Shakira, jak widać, wymknęła się wcześniej, niemal niezauważona, bo uwagę przyciągnął jej partner. Shakira kibicuje Barcelonie, a my jesteśmy za Realem. Kwestia gustu, bo jeśli piłkarze Hiszpanii pojawiają się publicznie i są niemal na wyciągnięcie ręki, to na Shakirę zaczęło się właśnie prawdziwe polowanie. Pod hotelem Bryza w Juracie, gdzie ponoć ma zamieszkać, dziś w cenie jest tylko jedno zdjęcie. Piosenkarki na bałtyckiej plaży. Dziewczyny cały czas twarzami właśnie w stronę hotelu, bo obserwują, może zobaczą Shakirę. Nie wiadomo, czy Shakira właśnie tu będzie odpoczywać. Ponoć zarezerwowała 4 apartamenty w luksusowych hotelach na całym wybrzeżu. Właśnie po to, by uciec przed dziennikarzami. Na pewno nie ucieknie przed nią, dziennikarką hiszpańskiej telewizji Sarą Carbonero, bo ona też jest dziewczyną piłkarza. Piękna reporterka związana z Nikerem Casillasem, bramkarzem reprezentacji, relacjonuje mecze Hiszpanów w Polsce. Inni dziennikarze zazdroszczą jej nie tylko urody, lecz też świetnych kontaktów w drużynie. Być może dzięki związkowi z Casillasem jest jej więcej w mediach, ale ona nie próbuje wykorzystać tego dla zdobycia popularności. Żony i narzeczone piłkarze, czyli z angielska Wax, to jedyna taka drużyna. To jasne, że jesteśmy uwielbiane, mówi Maria Jose. Dziś na hotelowym patio Maria wypatrywana była nie mniej niż jej przyjaciel piłkarz. Jesteśmy z naszymi chłopakami, Położyć się trochę jak w domu. Do Krakowa za to dotarła wiadomość, że czułości nie będzie. Zapowiadane partnerki Anglików tylko tu wpadną na chwilę. John Terry będzie więc skazany na obecność Wayne'a Rooney'a i na odwrót. Chcemy, żeby skupili się na futbolu. Dziewczyny nie powinny ich rozpraszać. W dniu finału okaże się, czy lepiej gra się z piękną, czy bez pięknej połowy. Jan Błaszkowski, Fakt.